Dzisiaj w Węgierskiej Górce panie świętują Dzień Kobiet. Wystawa malarstwa Sylwii Szczotki, wspaniały kabaret, moherowe berety. Przepiękny wieczór dla wszystkich pań. Dzisiaj spotykamy się na finałowym wieczorze. Wernisaż, pierwszy w życiu, taki duży. Zadowolona pani jest z ilości osób, kobiet, które przybyły zobaczyć te obrazy? Bardzo jestem zadowolona. Dużo osób przyszło, dużo znajomych, rodzina i dużo osób, w ogóle jest bardzo dużo osób. Nie wiem, jestem w szoku. Rodzina wspiera podczas tego wieczoru dzisiaj? Tak, tak. Rodzina oczywiście wspiera, znajomi, przyjaciele. No to jest chyba najważniejsze, że mam koło siebie takie bliskie osoby, które mi dobrze życzą. No i cały czas gdzieś tam mi wspierają. Dumna jesteś dzisiaj ze swojej mamy? Bardzo dumna, że wreszcie po takim czasie odważyła się pokazać to, co robi, bo robi to świetnie, a nie do końca jest tego pewna. I mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu będzie miała więcej pewności i jeszcze więcej będzie malować. Dzisiaj wspaniały wieczór dla kobiet w Węgierskiej Górce. Zafundował pan niezwykły wieczór tutaj wszystkim kobietom z okolicy. Znaczy się, no przede wszystkim kobiety z terenu gminy Węgierska Górka, ale tak jak pani redaktor zauważyła, oczywiście z okolicy nawet są tutaj kobiety, tak jak rozmawiałem, z Bielska, z Czechowic i tak dalej, i tak dalej. Także Węgierska Górka staje się słynna, jeżeli chodzi o nasze takie wieczory kabaretowe, a szczególnie jeżeli my mamy dzisiaj Dzień Kobiet, no to jest dla gminy Węgierska Górka naprawdę wielka gratka, wielka frajda i z tego się po prostu bardzo cieszymy, że te kobiety do nas przychodzą. Piękne obrazy kobiet dzisiaj pokazywane są. Tak, mamy wspaniałą wystawę kobiet. Pani Sylwii Szczotki, tak? Tak, pani Sylwii Szczotki, która po prostu po raz pierwszy, można powiedzieć, te swoje obrazy nam tutaj pokazała. Nasza dziewczyna z Cięciny z tak wielkim talentem. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Myślę, że to pójdzie daleko w świat, bo obrazy robią wrażenie. Znaczy się, ja myślę, że już to poszło bardzo daleko w świat, bo jak rozmawiałem, bo ta wystawa, jak przygotowywaliśmy, no to różni ludzie tutaj, powiedzmy, chodzą. No i wszyscy się pytają, ile te obrazy kosztują i pewnie już tych obrazów nie ma, pewnie już są wszystkie kupione. Dobry wieczór, dzisiaj bardzo udany wieczór dla kobiet w OPG Węgierska Górka. Piękna wystawa, jak udało się to wszystko zorganizować? Tak do końca to same nie wiemy, po prostu dużo pracy rzeczywiście, dużo takiego zachodu i dopracowania wszystkiego na ostatni guzik, bo tak sobie zaplanowałyśmy. Frekwencja nas zaskoczyła bardzo mile. Nie spodziewałyśmy się aż takiej ilości osób, ale jest to dla nas bardzo motywujące i budujące. Obrazy piękne artystki Sylwii Szczotki, która mieszka tutaj u Was na terenie. Jak myślicie, będzie to miało ciąg dalszy, kontynuację? Już tylko gdy pani Sylwia posłała nam zdjęcia, już wiedzieliśmy, że to nie będzie koniec. Już ostatnio mówiliśmy pani Sylwio, niech pani już coś maluje, bo to jest tak piękne, że my chcemy tego więcej i więcej, bo jesteśmy zakochane w obrazach i ciepło i ta pasja, która bije od pani Sylwii, jest niezwykła, więc cudowna kobieta, którą warto przebywać. Węgierska Górka, Beata Gołek-Kasprzak, WG Media.